Hej, cześć, siemano wam wszystkim moi drodzy, tutaj Tivur, Przemysław, kolejny odcinek Rycerzy, dzień dobry. Nie było cię widać, bo kamera się tak blisko przesunęła, że twoja postać zniknęła. Kurde, dobra, odpalaj ten komputer. Komputer odpalamy, misja z Mr. Freeze'em, przyglądamy się jego danym i... Aha, dobra, rozpoczynam misję. Jakie dziwne, żadna rzecz tutaj tak nie funkcjonuje, a ta? Jakie ta. Dziwne! Dziwne! Kontynuujemy. Dzisiaj nagrywamy sobie dwa odcinki, więc jakby nie jarajcie się aż tak bardzo. Ty, jak nas przeniosło? Co tutaj robimy? Dotrzyj do Quartz Labs. Snajperzy? No właśnie, chyba widzę tych snajperów, ale... Pokonaj regulatorów strzegących Quartz Labs? Żaden kurwa problem! O kurwa, zobaczy mnie zaraz. Dobra, to ja zdejmę snajpera stąd. Prawie mnie zobaczył, kurwa. Właśnie nie widziałem, gdzie jestem? Strasznie krzywa akcja się spierdoliła. Wyleciałem gdzieś w pizdu, nie tak to miało dobra, wyglądać. Dobra, zdejmijmy tych dwóch. Tak, dobra. Ja już do tego podchodzę. Stealth take downu, jest. Swoją drogą, czy oni nie są jakimiś zwykłymi, normalnie strażnikami, bogu ducha winnymi strażnikami? A my ich po prostu przyszliśmy napierdalać? Nie ma czegoś takiego jak bogu ducha winny strażnik. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Oni wszyscy przyszły vigilanti, niech ci będzie. A ty jakiegoś po cichu zdejmuję, ale zaraz mnie zobaczą, więc czas się po prostu bić. Dobra, jesteśmy... ja wtedy... Nawet ty jesteś overleveled na nich, więc... No. Padają na zbyt małą ilość strzałów, żeby to można było... Zdjąłem rękiego z dużym. Kurwa, faktycznie, jebany. A, przeszkodziłem mu, wystrzeleją do ciebie. Co za współpraca. Ktoś tu jeszcze co za współpraca. Powinien być taki komentator. Wow, co za współpraca. Cały czas, wszystko co zrobisz. Dobre uderzenie, fajny cios, strzelaj w prawo. Uratowałeś swojego kolegę. Gratulacje. Cyk, sposób na wejście do laboratorium. Mega w wysaturowane. W kraju. Savage. Cały czas komentuje twoje kombosy i ruchy. Perform silent takedowns. Silent takedowny, co? Ile tego? 3. A to wszystko, żeby mieć kurwa 400 sztuk matsów więcej. Żałosne. Dobra, spróbuję tutaj. Może mnie nikt nie zobaczy, może mnie ktoś zobaczy. Życie to tajemnica. O kurwa, zobaczył mnie. Mam jednego. To ja spierdalam w dymie. Kurwa, nie! Zahaczyłem o chłopa, chciałem odlecieć! Dobra, jeszcze jeden smoke bomb. I co? I mnie nie ma! Dodatkowe nagrody. Jest, kurwa, git. Uderzenie z powietrza zatem. Lecimy teraz. Na głośno! Bong, bong, bong. Ty, i teraz się trochę czuję bardziej jak człowiek nietoperz. Przez ten mój dalszy zasięg wykonywania ataków. Teraz powiedzmy, kupiłem sobie tego upgrade'a i faktycznie mogę z dalsza zaatakować przeciwnika. I trochę się czuję tak jak w tym Batmanie, kiedy się pokonywało 4 metry na raz jednym susem. Znajdź sposób na otwarcie skarbca, czy to podziała? Pewnie nie. Do tego kryożel. Dobra, widzę, że znalazłeś sposób. O, przeciwnicy. Kurwa, to dwóch z ręką. O nie, mają ręce. Przejebane. O kurwa! A, wy dupcu mi! Ja tu jestem w selfie? Jestem. Pierdolisz. I cyk, nie ma już jednego wroga. To jest trochę OP, powiedziałbym. Nie powinno tak chyba być. Ulodził mnie! Wiesz dlaczego jest OP? Bo Bat rodzina jest OP. A, no tak. Dwóch wchodzi, wszyscy myślą, że jest jeden i drugi się skrada i zdejmuje ten, po cichu. Ten, co jest zalodzony. Zmrozili chłopa. Freeze isn't pulling any punches. According to the ID card, this was Dr. Theodore Upshot, head of cryogenic research. Aha, mamy więcej tropów znaleźć, rozumiem. Schemacik. Można go zbadać? Nie można go zbadać? To jest ten skarbiec w ogóle? Tak. Pewnie chyba tak. Kurwa, czy ty coś skanujesz teraz? Czy ty tutaj... Dyktafon odpaliłem. Kurwa, jeszcze jakiś dyktafon tu był? Bąk! Ja mam lepsze zajęcia, jak bąkanie. Srasz takim? I ty tym srasz? Nie da się zejść gdzieś niżej, nie da się tego rozkruszyć typa. Właśnie. Pęknąć mu udo i zbadać przekrój kości, żeby znaleźć mam wrażenie, ślady. Że musimy wysłuchać do końca dyktafonu. Pewnie tak. Oparłem się o biurko. To właśnie widzę, ale to trochę oszustwo. Powinieneś te pozę sam trzymać. Godzinami.
No nie, jeszcze jakaś jedna ultra pierdoła nam pewnie została do ogarnięcia. To jest jakiś zniszczony schemat, ale ubytki są zbyt duże. Nie ma jakiegoś malutkiego, złotego elementu ukrytego pośród, kurwa, kanonady innych kolorów, który nam coś powie. Porażacz regulatorów też nam gówno da. No Kai, ten trzeci ślad. Kurwa. Nienawidzę takiej sytuacji. Coś po angielsku było nieprzetłumaczone. Ja już nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś tutaj. Coś, że w jakimś biurze to może jeszcze być. Coś tam missing blueprint, ten, który był zerwany. Czy skarbiec to jest właśnie, powiedzmy, cały ten obszar, który my tutaj teraz napierdalaliśmy? To jest zamknięte. Nie wiem, czy ty to możesz otworzyć? Inspektor Gadget. Dun. Absolutnie delay to spierdolił. W sumie mamy tutaj całkiem sporo gadżetów, więc możemy się uważać za takiego inspektora. Tego nie da się otworzyć, zhakować? Nie. Aha, ja mogę. Jak ja w to strzelam, to pułapkę zakładam. O, no kurwa, tak. Nie wiedziałem. Myślałem, że muszę podejść, interakcję zrobić. Nie! Dang! No to kurwa zmienia całkiem dużo, szczerze mówiąc. Tu nie ma, tu nie jest kurwa drabina. Ty, kurwa typie, jesteś ślepy jak chuj. Kurwa, no tego, no mówiłem, żółto obok żółtego! Kanonada jebanych kolorów! Kto by to zobaczył, kurwa? No jest to chujowy game design, not gonna lie. No tak! Jakiś puls chociaż mogłoby z siebie wydawać, jak się puści swój puls. Dobra, doktor Upshot, jebany. Kaj, twoje biuro jest. Czy to będzie to, czego nie mogliśmy przed chwilą otworzyć? Maybe. Probably. Probably. Yes! Bro. Dobra. Idziemy dalej napierdalać ludzi. Kurwa, i znowu musimy coś znaleźć. W1. O, to tym razem będzie łatwo. Co, jakiś ukryty schowek? False floor? False floor? Będziemy mogli teraz strzelać. To jest przedzidzie, zadzidzia, śróddzidzia, przedzidy. Znaleźliśmy je. Otwiera się taka ukryta, ukryty safe się otwiera, a w środku Glock. Już myślałem, że Glock. Nie, przepraszam. Bad Glock. Bad Glock. Glock Bad. No i chuj, teraz ktoś w ogóle Belfry napisał w komentarzach, że Red Hood ma żelowe pociski. O, więcej obrażeń. Cóż, żelowe pociski nie wiem, jak miałyby funkcjonować, ale okej, no niech im będzie. Żelki. Żelkami strzela. Kurwa, to jest życie. Chciałbym, żeby mnie załatwił Red Hood. Porozmawiaj z Alfredem. No dobra, Alfred, co mi możesz powiedzieć? Did you find anything else about Mr. Freeze at Quartz? Wiem, że ten wątek z Freezem. Czekaj, kurwa, co? Moja umiejętność w Night Hoodzie za 3 punkty pozwala mi otworzyć mały portal i wyciągnąć przez niego przeciwnika. Dlaczego, kurwa, Robin ma tyle jakichś eterycznych umiejętności mocy? Myślę, że on jest normalnym człowiekiem, bez jakby magii. Obu nie czytałeś komiksu AIY z 27. Tak, nie czytałeś rana Jacka Thompsona z 1997, issue 28, tam jakoś tak w 3/4 tego wydania. Okazuje się, że jego stara była czarownicą. Dobra, kurwa, co teraz? Mr. Freeze, znowu akta, przyjrzyj się aktom. No dobra, to jest na trochę wyższy poziom, ale nie wiem, czy chce mi się aż tak tam, kurwa, skradać. Ja bym normalnie zobaczył, co jeszcze innego mam do roboty. Jakieś, kurwa, przestępstwa by się przydały, sprzęcior trochę zabudować. Chuj z tym doktorem Chłodkiem, idziemy, kurwa, chuj zmrożonym. Chuj zmrożonym. Idziemy napierdalać przestępców. Chuj zmrożony. Cipa w gipsie, chuj zmrożony, skok tygryska nieudony. No i co? Coś takiego. No i zajebiście. Co mam teraz do roboty? Mamy tego pingwiniarza całego. Tam jest co? Nagrody odwiedź pingwina. Ja pierdolę, czy my znowu mamy wejść do niego, żeby kurwa załatwić mu ludzi, żeby móc z nim pogadać? W sumie trochę... Ja to bym zrobił te dwie skrzynki na południe. No kurwa, skrzyneczki to w sumie jest dobra myśl. Otwieram bad komputer, lecę do fast travela. Zdobądźmy skrzynki. Przyda się nowy sprzęcior, tylko że jak będzie chujowszy. No, to mnie smutek. A w sumie tak, przemieszczając się po mieście, zamieniam większy rakietowy trapez na mniejszy rakietowy trapez. Kurwa, a ja się zamieniam w chmurę.
No właśnie widzę, kurwa. Król znaczy teraz, waperów. Akurat linkuję. Linki master. Ja se lecę trapezem. Czemu ty trapezem nie przyleciałeś? Bo nie jestem z cyrku, kurwa. No dobra, zmieniasz się, kurwa, w... Co jest, kurwa? Czemu nie chcę? Hopsam se, kurwa, jak debil. A, to jest wyścig. No dobra, let's go. Ui! Trafiłem, kurwa? Nie jestem pewien do końca. Nie! O kurwa, czy dolecę do kolejnego? Pewnie nie! Dobra, chuj, albo ty to zrobisz, albo nikt. Ominęliśmy to? Nie zaliczyliśmy tego? Kurwa, tego też nie! Ja pierdolę! Doleciałem na czas przecież! Ale failizacja tutaj miała miejsce. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Myślałem, że ty zaliczysz, szczerze mówiąc, tamte, dlatego no ja się do nich myślałem, nie wróciłem. No ja myślałem, że ty zaliczysz, bo byłeś no, kurwa, wrażenie za... tym. Dobra, to ja lecę już po tamten. Dobra, kurwa, na spokojnie. Aha, bo... Chuj mam spokojnie. Złe lecimy! Czekaj, ja tu... Tutaj, kurwa, jest jeden u góry! Ja pierdolę sterowanie w tej cholernej grze! Dobra, zaliczyłem tu jakiś, ty masz tamten. Udało się? No i kurwa się udało. Ale chujowe to było jak barsz, kurwa. Dobra, barsz jest chujowy, tak mówisz? Tak, zależy jaki. Na przykład chłodnik to gówno. A to też chyba barszcz. No nie, chłodnik to chłodnik. Jestem hejterem chłodnika. A zależy od barszczu, też może być chujowy. Nie każdy barszcz jest dobry. Jest, nadszedł czas, by w końcu ktoś to powiedział. Nie każdy barszcz jest dobry. No ale to z każdą potrawą można tak powiedzieć. Ale barszczowi obrywa się najbardziej. Czy ja wiem? Bo jest barszcz Sosnowskiego na przykład. A no tak, kurwa. Prześladowania barszczów w Polsce. Wszyscy nienawidzą barszczu. Przepraszam, zapomniałem. Dobra, zapraszam chmurę tutaj do mnie. Widziałem, jak tam znikasz. No to kurwa patera, co się co dzieje. Co na grzale, byku. Wow, ale epickie to było, kurwa. Zleciałeś pionowo z góry i złapałeś się linką. Nightwing identified. Nightwing identified. A to ja zacząłem. No kurwa, biegnij postaci. Dobra, zgarniam już tam jakieś kolejne. Przynajmniej się postaram. Chuja zgarniasz. Prawdopodobnie. Dobra, ostatnio zaliczyłeś, brawo. Hell yeah, mówiłem, kurwa, że kliknę któryś. Kliknąłem jeden. No, wypierdalaj. No. Dobra, ale dostałem. A jakiegoś moda, kurwa, na 11 level. Żeby dostać equipment... Żeby dostać equipment, który teraz zebraliśmy, potrzebujemy wrócić się do Belfrów. Pierdolisz. Nie pierdolę. No, trudno się mówi. Chodźmy kogoś najebać, bo kurwa nudno tak. Dobra, Jason. O, zaraz obok jest, kurwa. Aha, bo ty ten taki szybkie przestępstwo. W sumie tak, opierda... A, dobra, to jest kurwa badanie miejsca zbrodni? Nie. A nie, to jest dwójka, która spierdoliła, widzę ich chyba. A, to chujce dwa. Jak daleko są już, kurwa? Szybowanie! Kurwa, nie odpaliło się jebane szybowanie! Szybuj! Kurwa, zatrzymałem się na dachu. Dobra, chuj w to. Atak z powietrza! Nie dane mi było, kurwa. Dobra, łoimy ich razem, ale ja go wykończę. Jest mur. Co prawda, nie torturowaliśmy jej, ani też nie przesłuchaliśmy. Szkoda. Trzeba spróbować tutaj zostawić jednego, który byłby dobry do przesłuchania na koniec, bo to jest jednak wartościowe źródło informacji. Zbrodnia, duża zbrodnia. Duża zbrodnia, odkryliśmy jakąś? Dobra, trzeba wyskanować, żeby zobaczyć, który kutas ma informacje jakieś ważniejsze. Który kutas ma? No i zostawić go na koniec. O, dobra, zlokalizowałem tego, co ma info. Który? No, jeden z tych dwóch, co stoją obok siebie. No wyskanuj sobie, będziesz miał pytajnik. Jego zostawiamy na mam koniec, to kurwy syna. Aha, no to kurwa... Ten, co grzebie w skrzyni. O, przy samochodzie. Wow! Kurwa, zamiast stealtha odpaliło mi, kurwa, strzał. Kamieniem go w czoło napierdalałem. Dobra, kurwa, nanobot na dwa baty. Sam, nanobot. Nie, bo zabijesz, kurwa, kontakt nasz! On nie jest taki mocny, są nie są. Kurwa, no nie wiem, pali typa dość mocno! Ile tam ma życia? Dobra, da się go już złapać? Nie. Cios! Nie. Cios! Chwyt! Przesłuchanie. Szkoda, że nie można po przesłuchaniu zrobić ataku grupy. Aha, tam jeszcze ktoś został. Lmao? Dobra, cudownie. Mamy przestępstwo, mamy najebanych ludzi.
Wieczór zaczyna się pięknie. Na Pomorską. Na Pomorską, kurwa. A co, szpital tam jest? Taka masz z modu, ją gra tam Nights na W11. W11 Nights. Ja myślę, że mogłaby z tego być dobra gra. Tylko byłaby pewnie bardziej w stylu takiego Telltale'a. Na przykład byś tylko kwestię wybierał. Ej, Telltale W11? Kurwa, to byłby dobry crossover. Byłby najlepszy crossover. Przecież jak wiadomo, decyzje moralne są bardzo ważne w W11. Ciągle je podejmują. Dobra, jebiemy tego z ręką. Bong! Tego z ręką powiedziałem, albo tamtej. Dobra, ja biję tego z ręką, a ty przesłuchaj tamtego. Tylko nie spierdol tego. A. Unik, kurwa, jebanie. Siły, używanie. Tutorial mi nawet powiedział, że atakiem spędem można przerwać atak czerwony przeciwnika. Wow. I używam tej taktyki, jak tylko mogę. Ale te ataki są często szybkie, a atak z użyciem pędu niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobra, co my no tutaj jesteśmy szefami. Jesteśmy szefami. Słuchaj, ja powiem tak. Jedźmy na samą górę. Tam po pierwsze jakieś anonimowe źródło jest do obczajenia z misji Straż czy tam wyzwania. Poza tym mamy kurwa dla Harley Quinn jakieś tam coś, co warto by było zrobić, bo inaczej będziemy zbyt overleveled po raz kolejny. Gdzie jest skalowanie, kiedy go potrzeba? A no i potem zobaczymy, co dalej. Zobaczymy. Nie. Ja nie wiem w sumie, jak ważny jest ten wątek Harley, bo chyba nie wiem, czy to jest misja główna, misja poboczna, czy może kurwa coś jeszcze ichniejszego w stylu DLC. Tego nie ogarniam akurat. Zobaczymy. Ale lecimy. Dawaj tą chmurą tam, zapierdalamy. Harley jest fajna, to warto. Harley. Harley. Harley Quinny. Dobra, tutaj gdzieś się dalej napierdalają. Ja muszę te kurwa buldożery świrusów nadupcać. O, tutaj jeden ziomek ma jakieś informacje fantastyczne. Chcesz wiedzieć, który ziomek ma informacje? Ten kurwa, którego zaraz zdetonujesz, ten ma informacje. Widziałem twoje kurwa kamienie tak lecące właśnie, w beczkę. Myślałem, że to pewnie będzie on, ale i tak chciałem to zrobić. Tak się obawiałem, czekaj, że nie będziesz mógł się powstrzymać. Ja zdejmę tamtego. Ja się zacząłem napierdalać. Chuj z byciem cicho, kurwa. Jestem nocnym skrzydłem. Ja jestem Łobin. Oni się mają, o kurwa, najebuję tego z Intelem, nie chciałem. Atak pędu! Woohoo, ogień! Kurwa, fajne te ataki pędu. Im więcej mam mocy, tym czuję, że więcej nimi robię. Co ma, kurwa, w sumie sens. A, już naprawdę, ty masz stealtha? Jak to się, kurwa, dzieje? Że tu taka walka trwa. Dobra, ten do najebania, to do przesłuchania! Chwyć! O kurwa, zdążyłem w ostatniej chwili ją chwycić! Wyciągnąłeś, kurwa, ją przed moją furią. Wyciągnąłem ją z rąk śmierci. Ona ma nic życia praktycznie. Znaczy, z rąk tego, ogłuszenia, bat. Bat ogłuszenia, no tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Dokonaj uderzenia. Czy tutaj są jeszcze jacyś wrogowie? Czy to my mamy coś wyciągnąć? O, narkotyki! Weź! Nie no, to są tylko pigułki, mordo. Wszystkie pigułki to narkotyki. Oni pewnie, kurwa, kradli leki, żeby mogli przeżyć, bo inaczej nie mieli pieniędzy. Ich babcia ma artretyzm zaawansowany i nie może złapać kubka z herbatą. Wysadziliśmy samochód. Rozjebaliśmy wszystkich. Ogłuszyliśmy 8 ludzi, łamiąc przy okazji wszystkie kończyny. Ta babcia teraz umrze. No, kurwa, chuj mnie to obchodzi, okej? Okay? Sprawiedliwości musiała stać się zadość. Sprawiedliwość. America. Moja sprawiedliwość to jedyna sprawiedliwość. Tyle mogę powiedzieć. Jadę do tej babuni, znaczy trapezuję. Yelu. Siema, Rashplo. Ja z nią pogadam teraz. Hi, I'm Robin. And you are? If I don't need to know your real name, you don't need to know mine. I got grandkids to think about. Widzisz mnie? You can just call me Madame Palomares. Nice to meet you, Madame Palomares. In your message, a teraz? You said you had information you wanted to share with me? Nie. I do. Czyli znikam. What I'm about to tell you is highly confidential. There's a group of us. People who want to see real change in Gotham. We call ourselves The Watch. The Watch. Oh, the Watch. Się gapię na nią. That's awesome. A
started the group years ago when I got fed tak, up with jest, all the bad apples in this town. Anna. Sombra. That sounds familiar. Ale już stara, teraz czas na nowy Overwatch. Ale Sombra jest zła, ona jest z Talonu. Ty kurwa, naprawdę oczekujesz, że ja będę znał lore Overwatcha? Tak, lore Overwatch. Gamer. I know I'm not Batman, but I'm glad you decided to trust me with this. I'll do my best to keep your neighborhood safe. I'll spread the word to the other members of the watch. He is missed. Dobra, to pewnie jakieś koło gospodyń miejskich, które z gazem pieprzowym zapierdala po ulicach i w domu trenuje co najwyżej maczugami. Raczej nie będą dla nas wielkim pożytkiem w tym mieście. Tak cwaniaku, jak kurwa taką zarobisz? Maczugo? Come at me, bro. Będziemy walczyć. Our battle shall be legendary. Walka maczugami. Znowu Harley tutaj ma jakąś ciężarówkę świrusów dla nas do ogarnięcia. Let's go! I świrusy to jest nowa seria pluszaków w Biedronce, mam nadzieję. A to są też te zombiaki z Days Gone. To prawda. Świruszki. Jak się gra... Wracamy do segmentu Lifik nienawidzi Polski i Polaków. No kurwa! Żeś mi zajął miejsce, kurwa! No kurwa... S. S. Rozumiem. Kaj. Czekaj, sprawdzam, który ma informację. Pewnie ten, którego właśnie zdetonowałeś, kurwa. Dobra, chuj, za daleko jest jestem, żeby trafiać w nich odpowiednio. Ty wiesz, ty rób ten, a ja zaraz no ja, ja kurwa skanuję ich i szukam tego jebańca z Intelem, któryś musi mieć. Zawsze w tych grupkach przeciwników jeden ma Intel. Ja chyba jeszcze go nie zlokalizowałem nawet, a może żaden? No nie no, skanuję jak pojebany, ale żaden nie ma informacji. Chyba możemy ich wszystkich najebać. Nawet jak ma, to chuj, ja chcę ich wszystkich najebać. Ogień! Wuhu! Ale rozpierdol, przepotężny, epickich rozmiarów, kurwa, gaz. Znaczy gaz, piec! Nie będę wnikał w to, jakie to ma konotacje. Oh. Żaden, kurwa, jakie nie miał... Jakie to ma konotacje? Nazistowskie. Proszę. Wybornie. Pokonaj wszystkich wrogów, to jeszcze dwóch. Let's go! Ale Boże, jedyny! On se tylko pieniądze ładował do torby, najebaliśmy go we dwóch naraz. Bąk. Myślałem, że nagrywali kurwa samochód, jak się do niego włamują, ale to jest jakieś urządzenie, a nie kamera. Hej, cześć, witamy w naszym vlogu. Dziękuję tam za dwa parasolki. Hej, siemano wam wszystkim. Dzisiaj włamujemy się do ciężarówki Ferguson MX-25. Zajebaliśmy już trzech strażników. I kurwa explosion w tle i w notatniku tylko napierdalają napisy. Jakieś przestępstwo widzę zlokalizowałeś Przemysła. Indy? Zmierzasz do niego teraz, co? Walczysz o nasze miasto. Dobrze. Kurwa, szybowanie mi daj, gro. Szybowanie! Idziesz już ich tam najebać, rozumiem. Ma chłopaki? Który z was ma informacje jakieś? Naprawdę powinno, jak już stoimy kurwa obok, to nam powiedzieć, kto ma te informacje. O, ten nietknięty jeszcze! Hehe, idealnie. Damage. Ten, którego teraz bijesz, ma Intela. Bąk. Unik, bąk. Dobra, czemu kurwa. Nie kupiłeś AMD? Świniara po prostu. Wow. Świniara nie stanowiła zbyt dużego zagrożenia. Proszę, ile przestępstw? Przemysław! Kurwa, zaraz level będę miał! O, może nawet... Właśnie go wbiłem! Oj. Który? Lilo i olio. 11? To dziwne. A. Bo ty nie, dlatego dziwne. A, bo ja mam 12 prawie. O ty kurwo brudna. Jak mogłeś? Przepraszam, jestem brudną kurwą. Trochę się kręgowo robi. Dobra, czy możemy się zająć? Ty zacząłeś. Nie, żadnych hihi tam nie dodawałem. Nie, kurwa. Nie. O Boże, kill me. Nie. Czekaj, odwiedź Luciusa, to tam ekspeki, pedeki. Czym by tutaj, kurwa, teraz się zająć? Czekaj. Mamy pośród taką mroku, dziwną rzecz tam na gazet, prawo teraz. Do Harley musimy wrócić się do tego, do Belfrów. Jaką dziwną rzecz? Na prawo jest taki znacznik. Historia Strigidae.
Prowadź, bo ja nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle. No to musimy się sfastrawlować na wschód do Bristolu. Na wschód do Bristolu? Aha, to! Historia Strigidagade, dobra. No zobaczymy. A tam fast travel, kurwa. Mogliśmy bad cykla dosiąść i tam dojechać po prostu. Twojego chuja dosiądę, chwil cicho. God ja damn, się w połowie son. Tego fast travela mogę zmienić w chmurkę i kurwa. Naprawdę? I pozwala odpalić szybowanie, ale tak po 80% już. Ziup. Masz optymalniejszą tę chmurę jebaną. Wiesz co, ja czuję, jest że podejdziemy tak kurwa do pomnika i będziemy słuchali audiologa i to będzie to. Pages of the mythical... Znajdowanie historii Strigidage. Strigidagade. Strigidage. Stromae. To jest geocaching, słuchaj. Pierdole, nie, znowu kurwa będzie ukryta skrytka jako śruba. Czemu to jest atak na odwrót? Użyj RR, żeby nagrobku. Odkryć znaczniki. No chyba ich popierdoliło. Gdzie niby te znaczniki mamy odkryć? Na koparce? Czy mamy też szukać malutkiego żółtego elementu leżącego w, nie wiem, liściach żółtych? Są takie znaczniki. A, właśnie na tych tu. No, na tych skrytkach? Dobra, no faktycznie jest jakieś kurwa A. Tylko... Wait, czy tego tam... Wait, what? Tylko to, jak to zeskanujesz, to mówi, że w pobliżu znajduje się historia Strigidigi. Strigidigi. Digi Strigi, znajdź ukrytą stronnicę. Czy my legitnie szukamy kartki papieru? Zaczynam nie się coraz tu? Bardziej obawiać, że tak. Czy ty masz jakiś jakby... Baker. Co ty kurwa robisz? Kurwa, szukam po nagrobkach. Może w tamtym budyneczku coś będzie się kryło. Wątpię. Też wątpię. Sztucznie nałożone wnętrze na szybę. No kurwa, kurwa. O nie, chila, jeszcze zużyłem niepotrzebnie. No popierdoli mnie, naprawdę musimy kartki szukać. Bartosz, czekaj. Znajdę kartkę. Czy to nie jest? Nie, to nie jest kartka. Znajdź to w internecie lepiej. Znajdę to w prawdziwości. To za ile godzin się widzimy? Ty, kurwa, czekaj, czy... Właśnie mi... Ty, stop. Kurwa, stop. Ha, kurwa! Łatwo! Nie powiem ci, gdzie było. Kurwa, 42 takie są! Pierdolę to digi digi! Nie chcę szukać historii tego, czyli... nie interesuje mnie. A w ten sposób to działa. O, no, było zaraz obok. Tutaj kurwa jakaś łyżwa jeszcze jest. Bowery, pokaż swoje mistrzostwo latającego trapezu, kończąc wyścig z czasem w Bowery. Pierdolę to. Dobra. Prędkość swojego trapezu. Ja bym poszedł do Bowery, zrobił te dwa zaplanowane przestępstwa i wrócił do Belfry zobaczyć, jakie będą... profity z tego, powiedzmy. No dobra. Co tam levelów, co tam na temat Harley Quinn się dowiemy, bo też mamy do dwóch różnych misji wrócić do Belfry. Freeza to już wiemy. A resztę to się zobaczy zaraz. Kurwa, ej, dobra, ja też całkiem szybko mogę. Dobra, lecę do tego dynamitu, który tutaj jest, bo w tym kierunku akurat się odgiąłem, jak zacząłem tu lecieć. No kurwa, ludzi tutaj detonować chcą, no. No easy way about it. Mamy tutaj też panel sterowania. To coś dla ciebie chyba, bo ty możesz panele wyłączać, nie? Każdy może. No tak, ale ty nie masz jakoś łatwiej, że z dalsza, czy kurwa coś? Nie. No to po chuj ja cię w ogóle trzymam. Jestem kurwa... Robin. Aha, okej. Okay. Nie przekonałeś mnie tym argumentem, będę szczery. Kurwa, dwójka przeciwników tutaj jest. Czy ja dam radę tego jebańca? Kurwa... O kurwa, aha, ale odjebałem. Myślałem, że go kurwa załatwię, nic bardziej mylnego. Najcenniej trójkot i co zrobiłem? Kurwa, rzuciłem w niego jebanym strzałką. Wyłącz... Chuj, udało mi się. Nie, bomby wybuchną za chwilę. No dobra, trudno się mówi. Tylko kurwa stealthem! Jezus Maria, dobra, broń mnie. Nieważne, nie obroniłeś mnie kurwa. Nie rozbroiłem. Dobra, bij tamtego, ja rozbrajam tutaj gościa z Matrixa wyciągniętego. 40 sekund, a jeszcze ile? Jedna bomba tylko? Nie, trzy bomby.
Dobra, let's split up, kurwa. Ja idę z Velmą do sypialni. A ty, kurwa, do przodu. Kurwa, najebie mnie, zanim zdążę. Nie, grzecznie się zatrzymał, aż skończę. To mi się podoba. Masz trzeciego. To ja biję tego, skurwysyna. Też ma taką rękę jakby dużą. O chuj chodzi. Bąk. No i dobra, jebać wasze kamery. Gdzie jest jeszcze jeden anem? Pokonaj wszystkich wrogów. Spierdolił. Nice work. Nigdzie, kurwa, nie biegniesz. Okay. Jaj. Oj, to pora. Nie! Spierdolił do środka, my nie możemy tam wejść. Kop w drzwi. Dobra. Ale czuję się oskamowany. Mam wrażenie, że w momencie, w którym on zaczął biec, to już był nietykalny. Tak to przynajmniej wyglądało. Dobra, lecę no do tej ciężarówki, tam też jest. No. Let's go, ciężarówka. Ciężarówka. A tutaj widzę badaranga. Bataranga. O, odzyskiwający. Badarang. Robin, podaj mi mojego badaranga. Ale Batmanie, ja nie jestem twoim lokajem. Spierdalaj i podaj mi badaranga. Nie denerwuj mnie. Wróbelku. No i znowu nie będziesz wiedział, który jest do przesłuchania, chociaż nie wiem. Robin, zwal mi kutas. Robin, zrób to. Albo cię zwolnię. Albo doprowadzę, kurwa, do twojego kalectwa i znajdę se nowego. Przestanę cię karmić i oddam cię, kurwa, do domu dziecka i cyrku, z którego cię wziąłem. Proste. Dobra, bo mi tutaj robią jakieś, kurwa, nieprzyjemne rzeczy. Let's go, atak. Atak pędem! Aktywacja! Jest jakaś broniara, piździara tutaj? Nie wiem, ale napuściłem na nanoboty. Napuść im, kurwa, wody do wanny! Chyba nie jestem mentalnie przygotowany, żeby to skomentować, kurwa. Nie rób tego. O kurwa. Nie bawi mnie po prostu sformułowanie napuść wody do wanny, kurwa. No chuj się bawi. Nalej, okej. Napuść, kurwa? Napuścić to ja mogę. Napuścić to ja mogę, ciebie. Kurwa, właśnie moich fanów na przykład piekarnię na Zbrockiej. Okej. Okay. Czuję się pokonany, kurwa. Kogoś tam chcą, żeby wypuścić. W chuju ich mam. Napuść mu wodę, niedaleko. Kurwa. Tak, jest jakaś ucieczka. To chuj, lecimy do tej ucieczki. Let's go. Bat szybowiec. Bat chuj mi w dupę. Bat, nie. Chuj mi w bat dupę. No lecę se tam, ale kurwa mierźwi się na tym trapezie latającym. Batatank, no. A co ty wolisz, ziemniaki czy bataty? Aha. Trochę spokoju i szczęścia w życiu. Jebowanko. Ale tu jest pierdolnik. O kurwa, ile ich jest! To miała być ucieczka, mówiłeś. To jest buldożer świrusów! Ja mam challenge'a na takiego skurwysyna. No to ci go nie zdejmuję. Może za to, kurwa, 70 pozostałych tutaj zająć trochę. Postaram się. Kurwa, ty grubasie! Chodź do... No jest ich ale tutaj, po co, kurwa. Ale po co do tego fat shaming, słuchaj? Nie jest fat shaming, to jest truth saying, kurwa. Jebany buldożer. Dobra, chłopaki, macie, kurwa, przejebane. Ja mam za wysokie obrażenie, żebyście tak, kurwa, mogli pyskować. Hej, bąk. Gdybym się chciał tutaj idealne ataki wykonywać za każdym razem, to byłbym 100 razy lepszym członkiem bat rodziny. Batman byłby dumny. Ej, to czemu jest, kurwa, Robin, a nie Bad Child, na przykład? Bo to jest w innym języku, kurwa, nie wiem. Dobra, idź se wody napuść do wanny, bo kurwa widzę, że mi nie pomożesz. A! Kurwa, emotki zacząłem napierdalać przez przypadek. Kurwa, czterech już zdjąłem. Ty wiesz, jakiego ty jebany betoniarzu. O kurwa, ja zapomniałem, że mogę to, kurwa, gniazdo rozkładać. Dobra, ja se najebię tutaj tego grubego. Kurwa mać.
Przełamanie, kurwa! Uderzenie! Nie! Zostawiam nie! Tego, żeby... Nie! Jestem w ścianie! O, już nie, dobra, jest git. Co jest, kurwa? I panicked too early. Nie strzelaj w niego! Mam to? Może. Zapomniałem, że mogę to gniazdo rozkładać. Ty jebany betoniarzu, byłem jakieś 10 sekund w ścianie. Ale fajnie tutaj. Nie wierzę. W końcu ja zrobiłem to tobie. Mogę kurwa umierać teraz. Patrz na ciebie, Polak. Hej! No, 30 lat doświadczenia prawie. Oj, kto ma więcej zielonego? No, słuchaj, kurwa. Tyle takedownów. Chciałbym ci tylko powiedzieć, że ty, kurwa, żadnym żywiołem nawet nie napierdalasz. Mam... No, bo nie, a widzisz, nie potrzebuję żywiołów, a napierdalam jak szef i same takedowny są, kurwa. Słuchaj, słuchaj, kutasie słuchaj, jebany. Słuchaj. Chciałbym ci tylko powiedzieć. Ty parówczaku, chciałbym ci tylko kurwa, powiedzieć, idź że masz... tam se, kurwa, do lasu. Słuchaj, na grzyby. Słuchaj, byku, bykuniu. Sromotnikowego się obrażenia najedź. Wręcz i dodaj se te, które są poniżej. Masz tak ładnie nawet ułożone, że możesz prawie w słupku, a potem elementale se dodaj... ci się w mele. Elementale wliczają się w mele. Tak? To dlaczego mam, tak, kurwa, 12 800 wręcz, a 13 400 od efektu żywiołu? Bo masz też umiejętności. No i mam do tego dodatkowe 2200. To w którym momencie efekt żywiołu się wlicza do wręcz? Wręcz to wręcz, żywioł to żywioł. Nie. Zobacz, zadałem łącznie, kurwa, koło 27 tysięcy. Zobacz sobie, na nagraniu na poprzedni Combat Score Details miałeś idealnie tyle samo mele, co elementala. No a teraz, kurwa, nie mam, mam więcej elementala. No nie masz, bo może zrobiłeś więcej takedownów czy czegoś. 13-400 ja żywioł, 12-800 wręcz. Ty jebany betoniarzu. Pierdol, ja posłucham. Dobra, przyznaj się, kurwa, że po prostu dobijasz po mnie przeciwników i cwaniakujesz. Dobijasz mnie przeciwników. Ale to w takim razie, czy ty nie zabijałbyś, nie zadawałbyś więcej? No, kurwa, właśnie zadaję. No nie zadajesz, kurwa. Ty podchodzisz zadajesz i klikasz takedowna nieżywiołowego. Tak mało zadajesz? No bo takedowny nieżywiołowe robisz, kurwa, na każdym moim wrogu i elo. No bo, gdzie jest, kurwa, kurwa, Alfred, żeby z nim pogadać? Gdzie się schował ten jebany betoniarz? Znajdź go, Przemysław. A w chuju cię mam teraz. To jest quest! Ja ci, kurwa, dam. To jest Alfred u góry, jebaniec. Chodź tu. The website for the mysterious Dr. Q seems to have vanished, but we'll keep looking. A, to doktor Queen. Harley, but what is she up to? Is that not always the question with Dr. Quinzel? Let us know if you find anything. Of course. Czy ty znowu nie miałeś tej scenki? No nie. Przecież to jest nasz wspólny quest, kurwa. Nie Harley wiem. Queenowy. Jaki masz teraz cel na Harley Quinn? Investigate case file. No właśnie, czyli jakby przez... Ja miałem rozmowę z Alfredem o niej, więc ty jej nie zobaczyłeś i już nie zobaczysz? Nie no, dostałem teraz expo za zrobienie tego questa. No tak, ale nie widziałeś cutscenki. No nie. Ale to trochę chujowe. Znaczy, ale słyszałem rozmowę, którą miałeś. A dobra, to inna kwestia, myślałem, że nie słyszałeś w ogóle, nie widziałeś, co tam się dzieje. No dobra, tu mamy akta sprawy do obczajenia, tu też akta sprawy, czyli takie leniwe odpalanie po prostu misji prosto z Belfry. Rozumiem. Czas jeszcze sprzęcior zobaczyć. Tutaj nic, kurwa, nie mam, tu też nic i tu też praktycznie nic. Zajebiście. Może chociaż wytwórstwo jakieś. Chujowsze. Wow. Jest dobrze. Robi wrażenie. Jest dobrze. Dobra, moi drodzy, 39 minut, kurwa! Kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Zasiedzieliśmy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawajcie łapy w górę, komentarze, oglądajcie po 3 razy ten sam film. Będzie dobrze. Ja będę Hokage wioski w dżungli betonowej. W sumie to Predator 2 opierał się na takiej zasadzie, że dżunglę zwykłą zamieniają na miejską. Nim właśnie będę. Hard pass. Bye.